Rozumiem, że jeszcze pan minister też w trybie sprostowania. Tylko rzecz, szanowni państwo, bo co do argumentów, które tu nie padły, z panem posłem Dziamborem z chęcią porozmawiam dalej jeszcze o tym, co powinno być w szkole, bo widzę, że mamy jakiś wspólny punkt widzenia, tylko nie bardzo rozumiemy te same zdania, które są zapisane w naszym projekcie ustawy, bo właśnie rodzicom, panie pośle, wszystkim, a nie jednej dziesiątej albo jednej piątej, wszystkim rodzicom chcemy pokazać, jakie treści będą przekazywane w szkole, właśnie wszystkim rodzicom i na tym nam zależy. Ale nie o tym chcę rozmawiać, argumentów merytorycznych tu więcej nie było. Chcę powiedzieć panu posłowi Klimczakowi tylko jedną rzecz. Panie pośle, otóż to, że ja nieszczęśliwie, szczęśliwie panie z pana punktu widzenia nie wiem, z mojego szczęśliwie. Ja bardzo proszę już o mam jedną się. Żonę, panie jestem w związku małżeńskim, mam ślub kościelny, mam dzieci tylko małżeńskie, to nie znaczy, że jestem jaskiniowcem. Tak ma wielu ludzi mieszkających na wsi, w tym chłopów, a także z PSL-u. Niech pan nie używa takich chamskich słów. Dziękuję bardzo.